Cześć! Dzisiaj będzie o Janie Pawle II i o reportażu Franciszkańska 3. Jak zapewne słyszeliście, na antenie TVN24 został opublikowany nowy odcinek z cyklu Bielmo autorstwa Marcina Gutowskiego. To jest najnowsza część tego cyklu i nazywa się Franciszkańska 3 właśnie. Jego tematem przewodnim jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Jan Paweł II ukrywał, czy w jakikolwiek inny sposób chronił przestępców seksualnych w czasach, gdy jeszcze nie był papieżem, gdy był metropolitą, arcybiskupem metropolitą w Krakowie. Reportaż trwa około półtorej godziny. Przedstawia on pewne wydarzenia, stawia konkretne pytania. I jak mogliśmy się tego wszyscy spodziewać, wywołał on no, ogólną wrzawę medialną, polityczną, społeczną. Jeżeli macie ochotę wysłuchać mojej opinii na ten temat, mojego oglądu rzeczywistości, to zapraszam. Myślę, że dla wielu będzie to jasne, że postać Jana Pawła II jest dla mnie ważna i jego nauczanie jest dla mnie ważne. Dla tych, którzy właśnie śledzą różne moje medialne występy, tu i tam wiedzą, że często posługuję się jego nauczaniem i czerpię z niego. Dlatego no od razu na początku powiem, że sprawa jest dla mnie mm, bardzo ważna i osobista. I myślę, że też nie jestem w tym odosobniony. Wielu z Was oglądających ma podobnie. I od razu chciałbym powiedzieć rzecz najważniejszą i podstawową, którą nauczył mnie Kościół, którą uczy mnie Ewangelia, którą uczył też Jan Paweł II. Że prawda jest najważniejsza, że prawda nas wyzwoli. I to ona powinna być przedmiotem naszych poszukiwań, i m, powinniśmy do niej dążyć. Dlatego nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że także w tej konkretnej sprawie w tej sprawie, w której m, materiał y, zrobił Marcin Gutowski, ten reportaż. Również kogokolwiek by ta prawda nie dotyczyła, jakakolwiek by się ona nie okazała, chcemy, chcę ja dążyć do prawdy i ją zgłębić i poznać. Pojawia się jednak pytanie, jak to zrobić, szczególnie w aktualnej sytuacji medialnej jak w ogóle mają osoby takie zwykłe, no jak ty, i ja docie docierać do prawdy, dowiedzieć się o rzeczywistości. Mówiłem o tej wyżawie medialnej na samym początku, no i jak można byłoby się tego zresztą spodziewać, no Polska, odbiorcy mediów podzielili się w, w skrócie w dwa obozy, upraszczając tę rzeczywistość. Czyli po pierwsze obóz, y, który twierdzi, że jakiekolwiek mówienie o tej sprawie, jakiekolwiek stawianie pytań, jakiekolwiek przeprowadzanie badań czy pytania y, na ten temat są atakiem na Kościół i nie wolno tak robić, dla dobra Kościoła nie wolno tam grzebać, pytać i nic. Jan Paweł II był bezbłędny, nieumylny, kropka. To tak uproszczając i zdaję sobie sprawę, że kreśląc grubą kreską. A drugi obóz jest taki oto, że już mamy wszystko gotowe. To znaczy tam jest bardzo dużo wysyp antyklerykalnych haseł, dużo manipulacji, kłamstw, czy gotowych już wyroków, że Jan Paweł II ukrywał przestępców. No i co? I w ogóle właściwie sprowadzanie Jana Pawła II do takiego no, do takich postaci i do takiego zachowania, które nawet nie ośmielam się cytować. I teraz pytanie: y, gdzie jest prawda w tym wszystkim? Y, nie chciałbym tym samym mówić albo w ogóle sugerować przynajmniej, że. Prawda jest gdzieś pośrodku tych dwóch obozów. Nie, nie chodzi też mi o absolutny tutaj jakiś symetryzm, yy, czyli bawienie się w coś takiego, żeby i tych, i tamtych za zadowolić, żeby tworzyć jakąś taką opinię, która wszystkich za zadowoli, która będzie taka neutralna i taka mi miła dla wszystkich. Nie, nic bardziej mylnego. Yy coś, na czym mi osobiście zależy w tej sprawie, no to jest po prostu dojście do prawdy. Taka, jaka ona jest. Nie pośrodku, nie jakaś zniuansowana dla dobra czegoś tam, jakiejś innej sprawy, ale taka, jaka ona rzeczywiście jest. I to jest strasznie trudne, bo prawda, szczególnie o człowieku, nigdy nie jest zerojedynkowa. Ja bym ją to tak w ten sposób określił, że prawda jest takim kompleksowym spojrzeniem na rzeczywistość z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kontekstów. I teraz pytanie, czy ja wam w tym odcinku powiem jaka jest prawda o materii, którą porusza reportaż Franciszkańska 3 i czy ja wiem jak było. Otóż nie powiem wam i nie wiem jak było i ośmielam się także stwierdzić to jest mój punkt widzenia. Że prawdy tak rozumianej, jak powiedziałem, czyli jako kompleksowe spojrzenie na rzeczywistość, jeszcze nie znamy. W mojej ocenie reportaż Marcina Gutowskiego nie jest odkryciem prawdy o Janie Pawle II. Reportaż ma swoje wady. Niepotrzebnie, moim zdaniem, podkręca emocje w niektórych miejscach, nastawia na niepotwierdzone tezy. Co najmniej do dyskusji jest też wyciąganie dalekosiężnych wniosków na podstawie niektórych przedstawionych tam dowodów, ale jednocześnie, i to oceniam jako walor materiału Marcina Gutowskiego. Właśnie stawia te ważne pytania i podnosi y, istotne kwestie dotyczące y, przeszłości z życia kardynała Wojtyły. Ja mam taki pogląd do rzeczywistości do tego rodzaju materiałów, że te pytania i te kwestie, które materiał y, porusza, one nie, są, nie wywołują we mnie jakieś takiej wrzawy i oburzenia, że właśnie atakowany jest Kościół albo w drugą stronę, że tak już wszystkie moje uprzedzenia co do Kościoła czy Jana Pawła II są usprawiedliwione, że Jan Paweł II był taki i tak i wszystko wiadome, tylko te pytania i te kwestie podejmowane w tym materiale, no we mnie wywołują taką chęć, dobra sprawdźmy to, dojdźmy do prawdy w kompleksowości, taka jaka ona jest. Tylko właśnie pytanie, co taki maluczki człowiek jak ty i ja możemy w tej sprawie zrobić? Czy mamy teraz iść do krakowskiej kurii, badać dokumenty, czy mamy iść do IPN-u i na własną rękę badać te wszystkie papiery służby bezpieczeństwa i oceniać ich wiarygodność? No, nie mamy na tą rzeczywistość wpływ. Możemy liczyć na to, że jacyś specjaliści, jacyś badacze, najlepiej jakby także ludzie Kościoła się tym zajęli rzetelnie i prawdziwie. Coś, co możemy zrobić, to wydaje mi się, to takie nie podejście do rzeczywistości, czyli na przykład, podaję tylko naprawdę tylko jeden przykład, Oglądając materiał po obejrzeniu materiału Marcina Gutowskiego Franciszkańska 3 warto na przykład e, zaznajomić się z odpowiedzią na ten materiał e, na te zarzuty, które tam są stawiane, e, którą zawarł arcybiskup Ryś. Czwarty wydział Służby Bezpieczeństwa. Wydział, który się specjalizował w atakowaniu kościoła w niszczeniu kościoła. To są ludzie, którzy zabili księdza Popiełuszkę. Kotlarz był pierwszy. Myślicie, że wystarczyło im zabić kotlarza? Napuszczali na przykład kobiety, które wchodziły do kościoła i mówiły, jak on odprawiał msze, że on jest ojcem ich dziecka. I wchodziły z upozorowaną ciążą, a jak wychodziły po tym, jak wykrzykiwały w kościele, wyrzucały poduszkę w diabły i szły dalej. I takie tylko zestawienie już wytrąca nas z tego dychotomicznego i prostego podziału medialnego i daje pełniejszy obraz rzeczywistości. Podkazuje, że prawda jest złożona, że nie jest tak prosta i oczywista jak w materiale Marcina Gutowskiego. Ta historia chociażby sama, tylko tutaj gdzieś pokażę, od której minuty się zaczyna, jak arcybiskup Ryś opowiada o oddaniu piętra w seminarium. List człowieka, który był wysokim członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I on napisał list do Biskupa Karola Wojtyły. Słuchajcie, ja czytałem ten tekst, wiedząc jak było i myślałem, przepraszam bardzo panią dyrektor, na no jasną cholerę ten gość napisał ten list. Przecież on też wiedział jak było. I Wojtyła wiedział jak było. To po co on to pisał? Po co pisał list, który był totalnym kłamstwem? Po co? Znacie odpowiedź? Po to, żeby któryś z Was znalazł ten list, jak zostanie historykiem i pójdzie do archiwum, to był list napisany z nadzieją wykreowania innej pamięci. Tylko ten jeden przykład z arcybiskupem Rysiem pokazuje, jak właśnie nie jest dobrze budować sobie zdanie na podstawie jednego reportażu, jak w ogóle to ścinać, upraszczać sobie y, tę rzeczywistość, że czytanie tamtych dokumentów służb bezpieczeństwa wyłącznie z dzisiejszej perspektywy, bez uwzględnienia metod tej instytucji i ówczesnego kontekstu historycznego, że to jest metoda historyczna i na tym choćby właśnie przykładzie z tym piętrem, o którym mówi arcybiskup Ryś, to zwyczajnie nie działa. To prowadzi nas do... Y, Błędnych wniosków. I są niestety w tym reportażu takie rzeczy, które właśnie nastawiają na jakąś tezę po przeczytaniu jakiejś notatki, jakiegoś donosu, który właśnie mógł być spreparowany właśnie tylko po to, żeby ktoś tak tą rzeczywistość po latach odczytał. Ja traktuję ten reportaż Marcina Gutowskiego jako cenne wskazanie na sprawę, a nie. Rozwiązanie sprawy. W swoim zakresie, na tyle, ile czuję, na ile potrafię, też tworzę, jak już jakiś czas zapowiadałem, taki bardziej obszerny materiał o Janie Pawle II, trochę w formie świadectwa, i tam też na pewno ustosunkuję się do szerzej, w ogóle do takich rzeczy merytorycznych związanych z, z tym aspektem, który jest podejmowany w reportażu. Mam jednak taki smutek i obawę w związku z tą sytuacją, bo. O ile pokładam nadzieję w to, że znajdą się specjaliści, ludzie, którzy zbadają tę sprawę, którzy dojdą do tej kompleksowej prawdy z uwzględnieniem ówczesnych kontekstów, to jednocześnie, no, małe mam nadzieję w tym, że ta prawda tak w ogóle. Szeroka, tak w ogóle tak rozumiana w swojej złożoności, dojdzie do jakiegoś takiej zbiorowej świadomości. Dla mnie smutne jest to, że ci, którzy tak spokojnie, rzetelnie pracują, y, oni są no, zwykle na uboczu. To znaczy, przez to, że są, y, że nie dzielą rzeczywistości toporem, że są, potrafią niuansować, bo prawda najczęściej jest po prostu złożona, nie jest zero-jedynkowa, czarna albo biała. No to przez to ich zdanie, ich opinia nie przechodzi do świadomości zbiorowej także dlatego, że nie mamy czasu, że nam się śpieszy, że wolimy proste rozwiązania. No ale cóż, ja przyznawam się, że z tego powodu właśnie też coraz bardziej dystansuję się do mediów. Tak widzę, że w ogóle taka przepaść się pogłębia między mną a tym, co jest w mediach i tradycyjnych, i internetowych. Gdzie właściwie już jest no, sieczka? Jest tylko w ogóle informacja skrótowa, zbulgaryzowany język, spór, uproszczenia. I gdzie w tym wszystkim prawda? Gdzie w tym wszystkim rzeczywistość? Naprawdę, zwykły człowiek taki jak ja, bardzo trudno y, jest mu się do. Tej prawdy dokopać. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to chciałem powiedzieć, że bardzo wierzę w pracę jednostek. Um, ufam, że takie osoby jak na przykład pani Paulina Guzik, że takich osób będzie więcej, że taka praca takich osób będzie doceniana. I dlatego ja też chcę tę osobę tutaj zcytować i wam w ogóle może zaznajomić się z pracą pa pani Pauliny Guzik. Bo ona z jednej strony i mówi o tych trudnych, y, bardzo trudnych, y, strasznych rzeczach, które dopuszczają się ludzi Kościoła. On, ona była twórczynią artykułu o Pawle M., ona napisała o Towarzystwie Maciejowym. A jednocześnie codziennie na swoich mediach, w telewizji także no po prostu głosi Ewangelię swoim życiem, swoimi programami, głosi Chrystusa i pokazuje także piękno Kościoła i jego nauki. Dla mnie postawa na przykład właśnie pani Pauliny Guzik, osoby, która jest w Kościele, jest bardzo ewangeliczna, bo ona przede wszystkim widzi w tych. Um, Skrzywdzonych osobach Chrystusa, ona nie robi, wierzę w to i, i tak odczytuję w ogóle jej pracę, że nie robi tych wszystkich y, śledztw w, w ramach Kościoła, tych mówieniu o tych negatywnych, trudnych, złych, okropnych czasach, czasami rzeczach, o tej prawdzie, która taka czasami jest nie robi tego dla nie wiem klików, lajków czy czegoś takiego, tylko jej artykuły są bardzo wyważone i merytoryczne i mam wrażenie, że ona się kieruje bardzo takim no przede wszystkim ma przed oczami te osoby skrzywdzone przez tych przestępców seksualnych na przykład, że dla niej osoba skrzywdzona to jest osoba, w której jest Chrystus, po której stronie trzeba być, o której nie wolno mm, że nie wolno milczeć o tych sprawach ze względu na właśnie te osoby, i starać się jak najbardziej być w ich bólu, ich cierpieniu, ich no, traumie, która trwa przecież czasami jak nie zawsze całe życie. Jeszcze może jedna rzecz, bo często się pojawia, jak ktoś chwali takie reportaże typu Marcin, Marcina Gutowskiego, to pojawia się coś takiego, że te materiały powstały tylko i wyłącznie dlatego, żeby dowalić Kościołowi, żeby stworzyć nową kulturę żeby zniszczyć księży, kościół, katolików i tak dalej. Nie ma co być oczywiście naiwnym i twierdzić, że wszystkie te materiały, które ukazują zło w kościele, zło wśród ludzi kościoła, że one są tworzone z samymi intencjami. No, wiadomo, że nie. Natomiast e, zastanawiam się za każdym razem, jak taki materiał się pojawia i potem taki zarzut, że to jest atak na kościół. Zastanawiam się, co to zmienia w kontekście prawdy, która mnie interesuje. Wydaje mi się, że każdorazowo jak taki reportaż powstaje, to ja stoję przed takim oto wyborem. Albo buduję i wzmacniam syndrom oblężonej twierdzy, czyli jakieś sygnały o jakimś złu, o jakiejś niewygodnej prawdzie, traktuję jako atak i odcinam, i w ogóle nie mówmy o tym, cisza, odejdźcie, źli ludzie od nas. Albo te sygnały są dla mnie takim powodem do tego, dobrze, spójrzmy na to, spójrzmy to, oddzielmy może ten manipulację, jakieś złe zamiary i tak dalej, ale spójrzmy na to, co możemy się dowiedzieć o danym przypadku i potraktujmy to ewangelicznie, czyli o, że to jest mm, rzecz do podjęcia, to jest rzecz do sprawdzenia, to jest okazja do tego, żeby poznać prawdę, która nas wyzwoli. Mi się wydaje, że drugie podejście jest słuszne i jest bardziej ewangeliczne, kościelne i tak I na szczęście w kościele y, za sprawą przeróżnych już y, inicjatyw i ruchów też zaczyna to myślenie się pojawiać i odnawiać. A złe intencje, złe zamiary, chęć zniszczenia Kościoła, jeżeli się pojawiają u niektórych ludzi, zostawmy to Panu Bogu. To Pan Bóg będzie nas sądził, to Pan Bóg zna nasze serca, zna nasze intencje, zna i wie, kiedy ktoś robi coś dla sławy, dla tego, żeby zniszczyć jego wiarę i Boga, a wie, kiedy jest to, to co jest w... Błogosławieństwach, gdy ktoś łaknie i pragnie sprawiedliwości. Pan Bóg się tym zajmie. To nie jest rzecz, którą my mamy się zajmować. Tak, ja w to wierzę. Ja mam takie podejście. Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić i powtórzyć to, że prawda jakakolwiek by nie była i kogokolwiek by nie dotyczyła, przywraca właściwy porządek rzeczy. Prawda prowadzi do Chrystusa. I dlatego wydaje mi się, że dobrze byłoby odkrywać tę prawdę spokojnie, cierpliwie, bez uprzednich założeń i najlepiej, na tyle, na ile to możliwe, z dala od medialnych uproszczeń.